Kobiety żyją dłużej. Dlaczego? Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. To fakt, z którym trudno się nie zgodzić. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest sporo. Styl życia. Podejście do troski o swe zdrowie, hormony, oto podstawowe czynniki, które mają znaczny wpływ na długość życia mężczyźni, a długość życia, zegar biologiczny mężczyzn zdaje się bić szybciej. To panowie młodzi umierają, a stulatek płci męskiej jest sporą rzadkością. Winę za taką sytuację ponosi męski styl życia oraz typowa dla wielu panów skłonność do ponoszenia ryzyka. Męska skłonność do niezdrowego stylu życia staje się główną przyczyną zbyt wczesnych zgonów, przy czym najczęściej pojawiającym się problemem są tu choroby serca. Co ciekawe, kobiety z sercem mają mniej problemów. Wiele prawdy może kryć się zatem w twierdzeniu, że żeńskie hormony estrogeny zapewniają sercu lepszą ochronę niż męski testosteron. Długość życia kobiet. Kobiety zostały przez naturę wyposażone w lepszy i skuteczniejszy system obronny. Wspomniany już estrogen chroni serce i jest jednocześnie bardzo dobrym przeciwutleniaczem. Żeńskie hormony mogą zatem okazać się skutecznym środkiem w walce z wolnymi rodnikami, cząsteczkami, które są główną przyczyną starzenia się i które tak fatalnie wpływają na poszczególne komórki naszego organizmu. Czy lepsze wyniki związane z długością życia kobiet pozwalają nam stwierdzić, że panie mają lepiej? Niestety nie. Kobiety mogą się wprawdzie pochwalić długowiecznością, jednak ich utrapieniem okazują się choroby przewlekłe, reumatyzm, osteoporoza oraz te schorzenia, które z wiekiem atakują osłabiony organizm, są znacznie rzadszymi przypadłościami wśród mężczyzn.